Witam serdecznie widzów naszego kanału. Na wstępie chciałem Wam podziękować za dobre słowo o mojej pracy. Wiem, że profesjonalnym aktorem to ja już nie zostanę, ale z tego co słyszałem, to transfer wiedzy jest. I tutaj wielka prośba do Was, abyście te nasze filmy udostępniali na forach internetowych, na grupach i generalnie tam, gdzie ludzie szukają wiedzy o skórach, bo myślę, że każdy tą elementarną wiedzę o tym materiale powinien posiadać. Dzisiaj chciałem Wam więcej opowiedzieć o szkoleniach, które się odbywają w naszej firmie i przybliżyć, jak to wygląda. Prowadzimy szkolenia indywidualne. To jest właśnie po to, żebyście mieli jak najlepszy kontakt z trenerem. Pracują z Wami ludzie, którzy na co dzień wykonują ten zawód. I też pracujecie na środkach, które zostały praktycznie zatwierdzone przez większość koncernów samochodowych do napraw jeszcze na procesie produkcyjnym. Oferujemy też po naszych szkoleniach profesjonalną pomoc techniczną. Mamy też zamkniętą grupę na Facebooku, do której możecie dołączyć i tam zadawać pytania. Czego się możecie nauczyć na takim szkoleniu? Przede wszystkim nauczymy Was rozpoznawać różne rodzaje skóry i je identyfikować. Kolejna sprawa to pokażemy Wam, jak profesjonalnie czyścić i konserwować tapicerki skórzane. Następny etap to jest przygotowanie powierzchni do malowania, po którym następuje nauka usuwania wszelkiego typu rozdarć, małych rys, szpachlowania, drobniejszych uszkodzeń. Później pokażemy Wam, jak się maluje. I to nie tylko gąbką, ale też farbowanie pistoletem i aerografem. Potem będzie nauka kładzenia lakierów wykończeniowych. Pokażemy Wam też oczywiście, jak się miesza kolory. Na szkolenie możecie przyjechać z jakimiś własnymi elementami i nie zabraknie też elementarnej wiedzy, jak te usługi sprzedawać, no bo robimy to na co dzień. Dzisiaj na szkoleniu z nami jest Waldemar, to może chodźmy, zobaczymy, jak on sobie radzi. Witam wszystkich. Chciałbym przede wszystkim podziękować na początku właścicielom firmy, jak i nauczycielom, którzy poświęcili mi czas i przekazaną wiedzę podczas szkolenia w firmie CoreLock. Na szkoleniu dowiedziałem się takich rzeczy jak o rodzajach skóry, sposobie jej czyszczenia i sposobie zabezpieczenia, jak i o naprawach i doboru kolorów, żeby wszystko wyglądało tak, jak się należy. Za to wszystko jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich chętnych. Dowiecie się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak to wygląda u nas w firmie. Zapraszam Was serdecznie na te szkolenia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania z nimi związane,
Oczywiście komentujcie pod filmem, ja z chęcią odpowiem. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam do następnego odcinka.